I dzisiaj kolejny dzień w górach i dzisiaj idziemy gdzie? Na Śnieżkę! Hurra! Pogoda średnio dopisuje. Miało być ładnie i słonecznie, a jest i chłodno. Słońca w ogóle nie ma, jest dużo chmur. No ale póki co nie pada, więc to jest nasz jak na razie sukces. No i idziemy wjechać na górę Kopę kolejką linową, a potem z Kopy już pieszo na Śnieżkę. A jakby ktoś pytał o pogodę w górach, to jak widać góry zachmurzone. No to jesteśmy pod wyciągiem i czekamy w kolejce na wjazd na Kopę. Warto się uzbroić w cierpliwość, bo jesteśmy tutaj o 12:30, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie pogoda. I kolejka jest niemała co najmniej. No i proszę Państwa, jesteśmy na Kopie. Widoki są super. Pierwszy raz jechałem taką kolejką linową i bardzo mi się podobało. Angela, i jak wrażenia z kolejki linowej? Super, żyję. Ale chyba chcę schodzić pieszo. Nie, no fajnie, bardzo fajnie. Angela była trochę wystraszona. Ja jestem zachwycony, bardzo mi się podobało i chętnie to powtórzę. A teraz idziemy z Kopy na Śnieżkę. Teraz trzeba podreptać. Ale mi się wiem. Jasne. No jesteśmy w chmurach. Pomimo braku pogody, albo właśnie odpowiedniej pogody, bo nie ma słońca, ludzi jest tutaj multum. Nie wiem, czy widać te wszystkie mrówki idące na to wielkie mrowisko, ale będziemy jednymi z nich. Krótka przerwa w śląskim domu. Popatrzyliśmy na widoki i teraz atakujemy szczyt. Teraz jest atak szczytowy. Angela, jak się czujesz? Super. Na razie. I proszę, Angela wchodzi na Śnieżkę. Jesteśmy. I żeby nie było, mi też się udało wejść. No. Teraz chwila odpoczynku i zobaczymy, co dalej. Od czeskiej granicy kolejką linową. A tutaj wszyscy to znają. Łatwo ci nie zauważyć. Kurowa beza.
przemarzliśmy i schodzimy na dół. Bardzo. No to prawda. Fajnie na maksa. No to Śnieżka już jest za nami. Angela też. I teraz wracamy na tą kolejkę linową. A my znów w schronisku Strzecha Akademicka, bo trochę pobłądziliśmy i robimy sobie przerwę. Po tym idziemy na tą kolejkę. Nie odpuścimy. Posileni pysznym żurkiem i kwaśnicą. Pierwszy raz jadłem kwaśnicę. Całkiem sympatyczna. Idziemy dalej na ten nasz zjazd w końcu. Kurczę, się pogubiliśmy. Jak tam, kurczeczku? Nie, już nie nagrywaj dzisiaj. Okej? Okay? I będzie okej. Okay. Nie będziesz musiał w Polanie szukać swojego Osmo Pocketa. No. Angeli trochę nogi przeszkadzają, wolałaby ich nie mieć, bo już praktycznie ich nie czuję. A ja nie narzekam, bo jest fajnie i nie obciera mnie nic. Biały Jar jest kolejnym checkpointem na naszej liście. Chcąc, nie chcąc przyszliśmy tutaj, ale warto było. Chcąc, nie chcąc, bardziej nie chcąc. Przyszliśmy całe góry. Czy to nie jest piękne? Zobaczcie, jak nie bolą się stopy. Nie, tak całkiem poważnie, zjedliśmy bardzo dużo. A nie było to w naszych planach. Ale cóż, będziemy mieć co wspominać. A to dlatego, że jesteśmy gapami, tak. I się trochę pogubiliśmy. Oczywiście nie zauważyliśmy jakiegoś skrętu, źle skręciliśmy. Takie pierdoły. No właśnie, szliśmy za tłumem. Ale z drugiej strony, tak właśnie się tworzą przygody. Dlatego koniec końców mamy dobre humory. Ale trzeba się nachodzić. Jesteśmy na czarnym szlaku. Słońce wyszło. Zaraz będziemy przy kolejce linowej. Jest naprawdę super. No i teraz można jechać, proszę ja was. O Boże, zginę. Jest cudownie. Jak koniec się podoba? Bardzo, ale boję się jak cholera. Nie rozumiem dlaczego, ale jest super. No nie, jest pięknie, warto naprawdę, ale jest tak z ludźmi, którzy mają problemy z kontrolą. No, nie lubię mieć nóg w powietrzu. Także tego. Ale jest super, polecam. Ten, kto jest normalny. Jak najbardziej. No, w końcu w domu. Połaziliśmy. Angela już nawet leży. Ja też się położę. A przeszliśmy 14.34. Około 14.34. Ale nie więcej.